Cześć, z tej strony Tomek, witam Cię w analizie on-chain, czyli w tym odcinku porozmawiamy trochę o cenie i o jej i o predykcjach na temat ceny na najbliższe dni. Tym razem zajmę się dwoma projektami, oczywiście Bitcoinem, ponieważ od niego zależy wszystko, i dosyć nowym projektem Hirun Finance, który tutaj cenowo bardzo zbliżony jest do Bitcoina. Jednak z analizy on-chain można wywnioskować trochę, a nawet zupełnie inne tutaj zachowania niż właśnie Bitcoin. Także zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Może najpierw parę słów dla osób, które pierwszy raz stykają się z analizą on-chain. Analiza on-chain obrała sobie na cel branie pod uwagę tego, co jest zapisane na blockchainie, czyli to, kiedy, za ile na danym adresie pojawiły się środki, w jaki sposób te środki migrowały pomiędzy adresami, kiedy to się wydarzyło. I dzięki temu można właśnie próbować przewidywać, co na podstawie tego wydarzy się później. Także myślę, że dosyć niezwykła tutaj sposobność, jeśli chodzi o blockchain. Na tradycyjnych rynkach nie mamy takiej możliwości. Tutaj z racji tego, że cała księga, cała baza danych, czyli cały blockchain jest otwarty, można to analizować. I dzięki temu właśnie obok analizy fundamentalnej, obok analizy technicznej, również myślę, że ze sporymi korzyściami sugerować się również analizą on-chain. Jakby nie patrzeć, myślę, że warto chociażby orientować się, o co tak naprawdę chodzi i że w ogóle coś takiego jest. Jeszcze raz wracając do Bitcoina, warto przede wszystkim zwrócić uwagę w obecnej sytuacji na to, że 97% adresów obecnie jest w tak zwanym statusie indie money. Oznacza to tyle, że sprzedając obecnie te środki, te bitcoiny czy te satoshi, oni są w pozycji zyskownej. Także widzimy, że prawie wszystkie adresy obecnie są na zysku. Jest dosyć mała część tych osób, które kupiły w tym nieszczęsnym momencie, czyli pod koniec roku 2017, kiedy to właśnie Bitcoin miał all time high. Dlatego większość tych obecnych posiadaczy Bitcoina myślę, że jest zadowolonych, ponieważ z analizy on-chain jasno wynika, że te osoby są na plusie. Oczywiście nie jest tutaj jasno wskazane, na jakim jest to plusie, natomiast mamy pewność co do tego, że te adresy właśnie są na pozycji z zyskiem. Jeśli chodzi o samego Bitcoina, warto zwrócić uwagę również to, że jest to mocno zdecentralizowana waluta pod względem tak zwanych wielorybów, czyli dużych graczy. Tutaj serwis Into the Block określa właśnie wieloryba jako portfel posiadający przynajmniej 1% całości obecnie znajdującego się wolumenu. Także tutaj mamy to na poziomie 10%. Warto to zapamiętać sobie, ponieważ przejdziemy za chwilę do projektu Hirun Finance, gdzie to wygląda zupełnie inaczej. Dodatkowo również widzimy, że 65% adresów przechowuje tego Bitcoina od ponad roku. Natomiast mamy duży przyrost, jeśli chodzi o nowych właśnie właścicieli Bitcoina, o nowe adresy, ponieważ w ostatnim miesiącu ta wartość zwiększyła się do 11%, co sugeruje, że przybywa nam nowych adresów. Następnym wskaźnikiem, którym się tutaj zajmiemy, jeszcze może parę słów w dodatku o in-out the money. Tutaj dobrze właśnie widać, można dzięki temu wskaźnikowi określać poziomy wsparcia, można określać poziomy związane z oporem. Jeśli chodzi obecnie o Bitcoina na podstawie analizy on-chain, to tutaj za bardzo oporu nie widać.
ponieważ nie mamy jakiejś wartości, która powodowałaby, że nagle wszyscy tego Bitcoina zaczną sprzedawać. Można oczywiście przypuszczać, że taka sytuacja nastąpi w okolicy około 15 tysięcy dolarów za Bitcoina i ta wartość właśnie będzie się mieścić tutaj w tym ostatnim przedziale, gdzie już naprawdę praktycznie większość graczy zostanie na sporym zysku, jeśli chodzi o właśnie Bitcoina. To samo można tutaj prześledzić właśnie na historycznym wykresie pokazującym to, że od praktycznie marca tego roku, kiedy mieliśmy ten duży spadek wartości samego Bitcoina, liczba adresów, liczba właśnie portfeli na pozycjach zyskownych systematycznie rośnie. Oczywiście jest to skorelowane w tym przypadku bezpośrednio z wzrostem wartości samego Bitcoina. Jednak łącząc to również z metryką związaną z ilością adresów, a zwłaszcza z tym, że nowych adresów przybywa, widać, że praktycznie każda osoba, która weszła w posiadanie Bitcoina w tym roku, powinna być na zysku, na pozycji zyskownej. Dalej mamy również możliwość prześledzenia tego, co dzieje się właśnie na adresach i co potwierdzi to, co przed chwilą tak naprawdę powiedziałem, że liczba adresów, liczba nowych adresów, na których są jakiekolwiek wielkości, ilości samego Bitcoina, cały czas rośnie. Co ciekawe, tutaj warto również zwrócić uwagę na ten właśnie Zero Balance Addresses, gdzie w przeciągu ostatnich kilku dni te właśnie adresy, które tak naprawdę nie miały żadnej wartości, praktycznie ich ilość zmalała. Oznacza to, że osoby, które wcześniej miały tego Bitcoina, a dalej są w posiadaniu kluczy prywatnych do konkretnego adresu, ponownie weszły w posiadanie Bitcoina lub jakiejś jego części, co w połączeniu z tym, że liczba nowych adresów również przybywa, myślę, że pozwala nam patrzeć dosyć optymistycznie na samego Bitcoina. Teraz może zwróćmy uwagę na tych tak zwanych wielorybów. Zobaczmy, czy rzeczywiście jak dużo jest tak naprawdę tych dużych graczy. I tutaj widzimy, że w chwili obecnej jest tylko jeden adres, jeden portfel, który posiada ponad 1% wszystkich bitcoinów. Ciekawe wartości również pokazuje tutaj wykres w prawej części okna, gdzie widzimy, że 38 adresów jest w posiadaniu pomiędzy właśnie 1% a 0,1% całej obecnie funkcjonującej wartości. Myślę, że do pozytywnego trendu związanego z ceną Bitcoina również można zaliczyć fakt, że tak naprawdę liczba nowych traderów, tak samo jak i liczba hodlerów, wzrasta. Widzimy tutaj, że we wrześniu tego roku liczba osób trzymających właśnie na swoim adresie Bitcoina przekroczyła 20 milionów. Natomiast w październiku już ta wartość została przekroczona o cały milion, czyli mamy obecnie ponad 21 milionów adresów, które od ponad roku trzymają tego właśnie Bitcoina, czyli widzimy, że tutaj część osób jest na tyle pozytywnie nastawiona do samego Bitcoina, że cały czas go trzyma i pomimo tego, że tak jak wcześniej zobaczyliśmy, są oni na pozycji zyskownej, cały czas go trzymają, czyli jest to jakiś, wygląda na to, rodzaj inwestycji pewnie bardziej długoterminowej. Zobaczmy natomiast jeszcze, jak wygląda przepływ środków pomiędzy giełdami, to znaczy z giełdy i na adresy spoza giełdy.
I tutaj może dla większej czytelności wybiorę tylko giełdę Binance oraz okres za ostatni tydzień. Ten wykres pokazuje nam, że na giełdę wpłynęło wczoraj, to jest 28 października, 15 tysięcy bitcoinów. Natomiast jeśli chodzi o to, ile wypłynęło, to również tutaj mamy możliwość prześledzenia tego i widzimy, że z giełdy Binance również w dniu poprzednim, wczorajszym wypłynęło prawie 13 tysięcy bitcoinów, czyli ta różnica 2000 bitcoinów pozostała na giełdzie, co podobnie mogłoby tutaj sugerować, że tak naprawdę część osób zamierza jeszcze te bitcoiny, które przechowuje, sprzedać, ponieważ takie przeważnie wnioski można wyciągnąć na podstawie tego, co osoby trzymające bitcoin na giełdzie chcą z nim zrobić. Czyli jeśli te środki przechodzą na giełdzie, to znaczy, że prawdopodobnie będą one sprzedawane, czyli cena powinna zacząć spadać, gdyż to jest wykonywane na giełdzie. Jeśli natomiast te środki są z giełdy wycofywane, to ich jest mniej na giełdzie i cena powinna tak naprawdę rosnąć. Teraz natomiast zajmiemy się podobnymi metrykami dla właśnie młodego projektu Huron Finance. Jest to projekt z branży DeFi, który naprawdę w znacznym stopniu ułatwia nam i automatyzuje nasze inwestycje. I tutaj zgoła zupełnie odmienna sytuacja, na pewno jeśli chodzi właśnie o analizę on-chain. Widzimy, że 87% posiadaczy tokenów YFI jest obecnie na stracie, czyli te osoby przechowujące ten token na swoich portfelach raczej nie są z tej sytuacji zadowolone. Również zwraca uwagę to, że 91% środków, 91% adresów jest właśnie w posiadaniu tak zwanych dużych graczy, czyli nie należy według mnie uznawać tego projektu za zdecentralizowany, przynajmniej pod względem tego, kto trzyma te środki, kto jest w posiadaniu właśnie większej ilości tokenów YFI. Tym samym takie osoby, jak dobrze zdajemy sobie sprawę, mają duży wpływ na ewentualne wahania ceny, ponieważ każde zlecenie wystawione na pewno na giełdzie o dużej wartości duży powoduje wpływ na cenę. Przejdźmy zatem właśnie do wartości in i out the money. I tutaj również ciężko tak naprawdę, tutaj w przeciwieństwie do Bitcoina, ciężko wskazać jakiś poziom związany ze wsparciem. Natomiast to wynika z tego, że właśnie dużo, dużo pozycji, spora większość adresów jest obecnie na stracie i tutaj te przedziały oczywiście są widoczne. Zwróćmy uwagę, że bardzo dużo, tak naprawdę większość adresów, czyli prawie 1700 adresów przechowujących te tokeny, kupiło go za przynajmniej 31 tysięcy dolarów, czyli za cenę 3 razy wyższą niż jest ona obecnie. Także te osoby będą na pewno musiały poczekać trochę czasu, aby być w zyskownej pozycji. Jeśli natomiast chodzi o analizę adresów, to tutaj również możemy sobie to zobaczyć i możemy wyczytać, że ta liczba aktywnych adresów, pomimo tego, że wartość samego tokenu spada, przynajmniej w ostatnich paru dniach wzrosła. Może to świadczyć temu, że po prostu więcej inwestorów, więcej osób zaczyna nabywać te tokeny, stąd pojawiają się one na nowych adresach i tutaj również widzimy, że ma to odzwierciedlenie właśnie w tym wykresie.
Co ciekawe, w połowie października ta liczba adresów z jakimikolwiek środkami tokenu YFI znacząco spadła, ponieważ spadła ona z 14 na 10 tysięcy. Oczywiście widzimy tutaj korelację z ceną. W tym momencie cena z 17 tysięcy dolarów spadła w dół na 15 i dużo wskazuje na to, że tak zwane słabe ręce po prostu zaczęły wyprzedawać ten token. Mogła wkraść się tak naprawdę delikatna panika. Zwróćmy jeszcze uwagę właśnie na tych dużych graczy. I tutaj widzimy, że 8 adresów jest w posiadaniu przynajmniej 1%, z czego tutaj widzimy, że kilka, dokładnie 3 adresy mają tego tokenu ponad 10%, jeden ma nawet prawie 1/4. Myślę, że to wskazuje i pozwala nam ocenić ten projekt jako mocno niezdecentralizowany i zależny tak naprawdę od ruchów na tych dużych portfelach i również warto to mieć na uwadze. Myślę, że śledząc ten token warto poprzez Etherscana przede wszystkim zwracać uwagę na to, co dzieje się na tych dużych portfelach. Tutaj mamy taką możliwość jak najbardziej, ponieważ Yearn Finance działa na protokole Ethereum. Jest to token zgodny ze standardem ERC20. I na koniec jeszcze przyjrzymy się może temu, ile tak naprawdę tych tokenów wpływa i wypływa na giełdę. Myślę, że to jest również bardzo znaczący wskaźnik. I tutaj weźmy sobie, mamy do wyboru tak naprawdę tylko scentralizowane giełdy. Zobaczmy, ile to wychodzi, ile to wynosi za ostatnie 7 dni. I tak naprawdę w dniu wczorajszym właśnie 199 tokenów wpłynęło na giełdę. Co ciekawe, tutaj ta cena spadła. I ma to potwierdzenie w tym, co poprzednio powiedziałem, że jeśli tokeny nagle pojawiają się na giełdzie w sporej ilości, a przynajmniej w większej niż poprzednio, to ta cena zaczyna spadać. Jeśli natomiast chodzi o odpływ, czyli wyprowadzanie tych tokenów z giełdy, również dla zachowania zgodności z poprzednim wykresem, zobaczmy sobie za 7 dni, przyjrzymy się może poprzedniemu dniu. I tutaj widzimy, że 420 tych tokenów zostało z giełdy wyprowadzonych. Mam tutaj ciekawy wskaźnik, taki netflow, typowo on-chainowy, który sygnalizuje nam tak naprawdę, że większość tych tokenów zostało z giełdy wyprowadzonych, co może prowadzić nas do wniosku, że zostały one zakupione po stosunkowo niskiej cenie, po takich dużych spadkach. Może po prostu część osób zaczęła swoje pozycje uśredniać, czyli zakupili oni na giełdzie, a następnie przelali te środki z giełdy na jakieś własne zimne tak zwane portfele. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o analizę on-chain dla tych dwóch projektów. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tego typu odcinkach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję. Cześć.